Siemano, ja jestem Jase. Zapraszam Was do przygody z karierą w EAFC 25. Na początek wybieramy sobie menedżera już istniejącego. Chcę, żeby tutaj Juventus Turyn poprowadził Pep Guardiola. Jest tutaj Pep, a więc on teraz poprowadzi Juventus Turyn. Musimy zmienić tutaj klub Włochy. Na szczęście logo Juventusu jest licencjonowane. Nie są jakieś tutaj wymysły i inne loga. Oczekiwania zarządu raczej pobłażliwe. Nie będę dawał bez zwolnień, dlatego że no tu zawsze może się wszystko wydarzyć. Oferty objęcia, tak, rozgrywki europejskie włączone, bogaty inwestor. No właśnie tutaj chciałem sobie bogatego inwestora zobaczyć, przetestować, po prostu dodać sobie więcej pieniążków po to, żeby doprowadzić do skutku takie transfery, jakie bym chciał. I myślę, że tutaj jak na Juventus, to zastanawiam się pomiędzy tą 50 a 100. No jednak wezmę tą 100, lepiej niech zostanie, a jednak Juventusie trzeba przeprowadzić dużo porządnych transferów, waluta europejska, a więc idziemy dalej. Ładna ścianka tutaj, Serie A i Pepa Guardiola. Pominiemy sobie tutaj trochę. Aha, czyli nie odpowiadaliśmy nawet na żadne pytania. Tutaj utwórz domyślne ustawienia taktyczne. Co jak tutaj wygląda ogólnie? Tutaj mamy jakiś asystentów, zarząd klubu, skauci, zespół. A zespół teraz nie jest załadowany, nie ma tutaj piłkarzy, tylko są jakieś kropki w takim bądź razie. Taktyka, tutaj wygasające kontrakty, na tym się za chwilę skupimy. Transfery, dobra, tutaj jest wszystko. No trochę mało czytelne, muszę przyznać, tutaj jest to wszystko. Edytuj menedżera, piłkarzy, tego nie potrzebujemy. No to zobaczmy może na sam początek, jak wygląda nasz zespół. To jest najbardziej potrzebne. No na ataku mamy tutaj Vlachowicza, dalej jest Turam, tutaj tego pana nawet nie będę wyczytywał, Kabal, Locatelli, Ildis, jeszcze tutaj z tych lepszych Bremer i Di Giorgino. Juventus nie wygląda dobrze tak naprawdę, mało mamy zawodników też. Arkadiusz Milik tutaj mógłby wejść od razu. Fabio Consenciao, nie będę więcej wymawiał chyba tego nazwiska, tego piłkarza, bo nawet nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem. Na Fagioliego może nie, ale tutaj od razu mogę przecież za Ildiza po lewej stronie. Ja sobie tylko tak na razie na szybko tutaj porobię te zmiany, żeby się zorientować, kogo musimy tutaj sprowadzić. Na pewno będę zmieniał formację, co mogę sobie zrobić od razu. Tutaj mamy ustawienia taktyczne. Wygląda to dosyć podobnie jak w Ultimate Team, a tutaj zmieniamy formację. Dobra. Jaką formacją ja tutaj bym mógł grać? Patrząc na to, że to jest Liga Włoska, poszedłbym tutaj w formację z jednym defensywnym pomocnikiem. Niech on będzie tutaj z tyłu, niech zabezpiecza te tyły. Dobra, no to zapisujemy zmiany. Rolę zawodników później pokombinujemy, bo nawet nie wiem, czy takim składem będę grał. Raczej nie, bo tu trzeba zrobić porządne transfery. Kogo potrzebujemy? No ja bym tutaj spojrzał bardziej ku nowemu bramkarzowi. Di Giorgino, Di Gregorio.
tutaj raczej będzie u mnie rezerwowym. Skłaniałbym się ku Donnarumie nawet, patrząc na to, że jestem narodowości włoskiej. Raczej on będzie chciał tutaj do Włoch wrócić, choć nie ma nigdy pewności. No i tutaj jest jeszcze... Tutaj jeszcze jest Cambasio, którego by trzeba było zmienić. No tak, to na razie powiedzmy, że szłoby tutaj większością grać, więc no dwa transfery, które musimy dopiąć i sobie od razu pójdziemy na transfery i szukamy zawodników. Pierwszy niech będzie Donnarumma. Dobra, mamy Gianluigiego Donnarumę. Chyba nawet nie będę go obserwował, tylko dodamy do listy życzeń i zobaczymy w transferach. Tutaj na pewno trzeba będzie potężne pieniądze wystawić za tego bramkarza, ale no, proponujemy kupno. Pomijamy tutaj wstęp. Od razu zaoferujemy tutaj kwotę za piłkarza, jak na bramkarza. Myślę, że tutaj będziemy musieli, jak na Donnarumę bramkarza, będziemy musieli wystawić prawdopodobnie z 50 milionów. Procent od sprzedaży możemy im też zaproponować jeszcze 10%. Zobaczymy, co oni na to. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować rozmowy. Niestety nie udaje nam się. Tutaj mówi nam Luis Enrique, że Donnarumma jest dużo więcej warty. Nie doszliśmy do porozumienia, a szkoda, musimy polować tutaj na innego bramkarza. Drugim takim moim pomysłem tutaj był Vicario z Tottenhamu, który też dosyć dobrze wygląda na karcie. Tylko on już jest 2 lata starszy, ale tutaj na 3 sezony jak najbardziej tego Vicario możemy ściągnąć. Idziemy od razu też transferować, żeby tutaj się nie nastawiać na Vicario, a może tutaj to nie wyjdzie. Za Vicario będę raczej skłonny tutaj dać mniejsze pieniądze niż za Donnarumę, jednak różnią się klasą ci bramkarze. Mam nadzieję, że tutaj za 35 milionów to jest dla mnie góra. Mogę też jeszcze dodać procent od sprzedaży, 15% niech będzie, chociaż to już jest dużo. Niestety też się nie zgadza. Za niska kwota za Vicario, wydaje mi się, że no niestety nie. Ale idąc dalej, mieliśmy jeszcze tam do wymiany lewego obrońcę. W planach mam zawodnika Tottenhamu kolejnego, Udogi. Tak jest. I my tutaj dodamy do listy życzeń i zobaczymy w transferach. Tutaj trochę już więcej damy może, bo zawodnik jest bardzo dobry i też młody, więc utalentowany. Skłonny byłbym tutaj dać 70 milionów. Procent od sprzedaży jakiś by mógł Tottenham w przyszłości dostać. Ja jeszcze od siebie bym mógł dać... Chwila, to jest bramkarz, więc może... Nie bramkarz, tylko obrońca oczywiście. Ja bym od siebie mógł dać... Może jakiś boczny obrońca szybciej. Ja bym tutaj jeszcze dołożył Kabala i składamy ofertę, mam nadzieję, że to przejdzie.
doszliśmy do porozumienia. O, no to super, to teraz będziemy negocjować kontrakt z samym zawodnikiem. Negocjujemy oczywiście, tutaj nic nie zalecamy. Zobaczymy, jakie on będzie miał wymagania, choć jestem w stanie tutaj spełnić jego chyba nawet najwyższe wymagania, żeby tylko zawodnik przeszedł do nas. Potrzebujemy bardzo lewego obrońcy. Akceptujemy, tutaj oczywiście nie chcę klauzuli odstępnego. Płaca. Tutaj możemy się zgodzić na... No powiedziałbym nawet, że na stówkę. Ale tutaj rzucimy z 5 milionów za podpis zawodnikowi. Dodajemy premię. Dodajmy tutaj występy, bramki, czyste konta raczej szybciej dodamy. I też damy tutaj bonus za takich 10 czystych kont. To uczciwa propozycja, elegancko. No czyli tutaj sobie obejrzymy tą animację, jak transfer doszedł do skutku. Mamy Bremera jeszcze, który się wita z nowym zawodnikiem. Tutaj raczej jakieś testy medyczne. Trener coś zapisuje w notatkach. Bardzo fajnie to wygląda, ale my tu już może nie będziemy dalej się nad tym rozwodzić. Ten turniej młodzieżowy uważam za totalną lipę, więc ja po prostu go sobie pominąłem, poddałem dokładnie. Tutaj Gatti przesyła wiadomość. On jest teraz kapitanem? Uszanowanie w imieniu całego zespołu, tak. No to razem wiele zdziałamy. Tutaj w imieniu Guardioli mówimy. Musimy koniecznie teraz sprawdzić, czy komuś nie wygasają kontrakty i wygasają tutaj 11 miesięcy, 34 lata. On nie będzie dużo potrzebował, a jednak trzecim bramkarzem on może być. Tutaj zlecamy, ale trochę za wysoka jest jednak ta pensja, patrząc na wiek, ale tutaj nie będziemy proponować też więcej niż to 60. Wynagrodzenie 43 się zgodził, super. Perin też wygasa. Potrzebujemy tego bramkarza. My sobie tutaj może z nim sami wynegocjujemy kontrakt. Widzimy, tu się Guardiola witał. Ale czy on może być ważny? Nie sądzę. No niestety prawdopodobnie my tutaj się z Perinem nie dogadamy w takim bądź razie. No albo dam go na ważny, chociaż no nie, nie ma opcji, jak jest Di Giorgio i ściągnę jeszcze jednego bramkarza, to Perin tutaj niestety nie będzie miał gdzie grać, więc po prostu zakończymy negocjacje, będziemy tutaj fair wobec Perina. Tutaj mamy wypożyczenia. Tutaj mamy jakichś młodziaków. Pellegrini też jest na wypożyczeniu. Udogi dopiero był transferowany. No i tutaj Danilo. Musimy wynegocjować kontrakt. Jest to dla nas ważny zawodnik. Tutaj dajemy mu ewidentnie kluczową rolę. Przedłużenie kontraktu tylko na rok. No, a byłbyś skłonny zostać chociaż na dwa. 32 lata, akurat do 34, bym tak piłkarzy trzymał maksymalnie do 34 lat. No i tutaj jak ma płacę 130, to zostańmy przy tej płacy. 500 ci rzucimy tutaj. I damy też oczywiście premię za czyste konta. No
i czy na takie coś się zgadzasz, Danilo? Uczciwa propozycja, elegancko, więc na szczęście Danilo tutaj zostaje. Rugani na wypożyczeniu, Bremer nie wygasa mu kontrakt, dalej lecimy. Tutaj Arturowi wygasa. Ja bym tutaj zlecił przedłużenie. Zacznij od stówki. No ale tutaj nie chciałbym mu płacić więcej niż 130. Wynagrodzenie stówka. No i super. Tylko że dodajemy go do listy transferowej. Nie mam tutaj planów większych na Artura. Jest Fagioli. Dalej mamy Douglasa Luiza. Tutaj nic ciekawego. Nikomu nie wygasają kontrakty. No i to by byli wszyscy. No to mamy teraz listę życzeń i chyba możemy zaproponować znowu kupno Donnarumy. To tutaj teraz zaproponujemy dużo więcej pieniążków. Kwota za piłkarza będzie tutaj 80. Składamy ofertę. 141 już chcą. Bo tutaj tyle za Donnarumę nie damy. Możemy tutaj zaproponować im maksymalnie 120% od sprzedaży, za to możemy usunąć i zobaczymy, czy na to pójdą. Kontroferta, to dodamy jednak ten procent od sprzedaży, niech mają 20% aż, ale zaproponujemy nową kwotę. No tu jest moje ostateczne słowo, 125, nawet więcej nie dałbym za Donnarumę, jak nie to idziemy po Vicario. Uczciwa propozycja, dobra, więc negocjujemy teraz z Donnarumą kontrakt. No na pewno tutaj kluczowa rola. Akceptujemy jak najbardziej na 4 lata, ignorujemy klauzulę. Czy nam to pasuje? No w sumie pasuje, bonus za podpis dosyć niski, płaca 90. Dobra, jak najbardziej. A więc Donnarumma w Juventusie. No to mamy dwa porządne transfery zrobione. Ocena ogólna zawodnika 89 aż. Czy my tutaj chcemy po kogoś innego jeszcze sięgnąć? Na razie nie. Zobaczymy, kogo w ogóle nam brakuje w tym składzie. Zespół możemy sobie Donnarumę włożyć do składu. No i teraz już to dużo lepiej będzie wyglądało z Udogim, jak i z Donnarumą. Obrona wzmocniona. Chociaż tutaj ja też od razu widzę, mogę dać Danilo za Gattiego. Gambazio na razie nie gra. I reszta niech tak zostanie. Zapisujemy zmiany. A my już będziemy mieli chyba zaraz jakiś mecz. No to mamy mecz z RB Lipskiem przed nami, ale na razie mamy ofertę za Savona. Odrzucamy tutaj na razie, bo mamy dosyć mało zawodników w kadrze. Może przyjdźcie w zimowym okienku transferowym, to porozmawiamy jeszcze raz. Tutaj skautów niedawno patrzyłem, więc na pewno nic nowego się nie wydarzyło.
A czy my będziemy mogli już przejść jeszcze jeden dzień, a my tu za Locatelliego dostaliśmy ofertę? Nie, raczej tutaj Locatelli musi u nas zostać. Tutaj mamy nawet Fabrizio Romano w wiadomości, La Gazzetta dello Sport. Możemy nawet zobaczyć komentarze tutaj tych postów. Najświeższe informacje: Milano FC zapłaci 43 miliony euro za transfer, w ramach którego przejdzie do nich Zazzaghini na okres 3 lat. Nieźle to wygląda. Zobaczymy sobie tutaj analizę RB Lipska. No jest potężnie, jest Sesko, Openda, Xavi Simons, Orban na bramce, Gulasiego mają. Będzie raczej ciężko. Trening przedmeczowy, nie gramy. Oferta za Fagioliego, no tutaj na pewno nie. Mam plany na tego piłkarza, więc nie będziemy sprzedawać go. A my przechodzimy sobie od razu do dnia meczowego. Tutaj zrobimy raczej szybką symulację, no bo to nie jest ani seria, ani żadne Champions League, więc to tak mało nas interesuje. A i tak wygrywamy po dwóch golach. RB Lipsk nam wsadził jedną brameczkę. Dobra, no to po tym meczu możemy sobie znowu sprawdzić mniej więcej jakieś tutaj raporty. Kosnu jest dobry overallowo, więc my sobie go tutaj przeniesiemy. Malika mamy już. Dalej, Alejandro może. Kogoś ciekawego ma. Tutaj nie będziemy usuwać z listy życzeń, ale mamy Sesko, który grał przeciwko nam i może niech tutaj obserwuje, zobaczymy, jakby nam się takiego młodziutkiego piłkarza udało ściągnąć, to by było zarąbiście. A tutaj ten scout jeszcze nie ma raportu. Dobra, lecimy dalej. No to teraz dzień meczowy. Juventus Real Sociedad. Zobaczymy sobie na szybko analizę przeciwnej drużyny. Oyarzabal, Sucic, Odriozola, Guert na bramce, Remiro, tutaj Sergio Gomez na lewej stronie. No tak dosyć słabo, ale my na razie też nie mamy jeszcze takiego ekstra składu, jaki bym chciał mieć. Tutaj chyba możemy zaakceptować wyjątkowo tą ofertę. Niech się dogaduje, jeśli się dogada z Crystal Palace, to jak najbardziej może iść. A tutaj jest zaktualizowany, ale my go dodamy sobie od razu do transferów, do listy życzeń. A my przechodzimy sobie, aha, mamy od asystenta jakąś wiadomość. Pamiętać o wykorzystaniu zmian, dobra. Dzień meczowy. Też symulujemy oczywiście ten mecz. Wygrywamy 2-1. Otrzymaliśmy ofertę za Danilo. No, jego nie możemy wypuścić na pewno, tutaj nie podlega to w ogóle nawet żadnym negocjacjom, więc odrzucamy, a my lecimy dalej. Tutaj ważny mecz z Borussią Dortmund nas czeka. No, a więc Samuel przechodzi do Crystal Palace, dogadał się z nimi, więc bardzo dobrze. Raporty scoutów, tutaj od dyrektora mamy jakąś wiadomość, aha, że Samuel został sprzedany. Dobra, no to chyba będziemy mogli już przejść do tego arcyważnego przedsezonowego meczu.
Kogo tutaj mają? No, Borussia Dortmund w tamtym sezonie dobrze wyglądała, ale tutaj chyba jakieś zmiany dokonali. To nie jest do końca pierwszy skład Borussii. A więc my sobie tutaj kolejny meczyk przesymulujemy szybką symulacją. I jaki wynik? 2-0, czyli idzie nam bardzo dobrze. No i dobra, no to ostatni meczyk w tym odcineczku z kariery Juventusem. Pamiętajcie zostawiać łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeśli wam się podoba ta kariera, bo już niebawem kolejne odcinki. No tutaj mamy mail od dyrektora, przydałoby się go przeczytać. Scalvini obiektem zainteresowań. Rozpoczął rozmowę z klubem Liverpool. Aha, no ale nie do końca tak jestem tym Scalvinim zainteresowany. Dałem go tylko do zainteresowania ewentualnie, żeby tam mieć jakieś wyjście. No i tutaj mamy meczyk z Como. To jest pierwszy mecz w Serie A, czy mi się wydaje. Belotti, Cutrone, Cunha, reszta no dosyć nieciekawie. Pójdziemy sobie tutaj na konferencję jak najbardziej. Noi siamo pronti. Se volete possiamo cominciare con le domande. Jeśli Donnarumma zagra jako bramkarz, czy macie pewność, że Donnarumma nadaje się do tego zadania? Pewnie, że się nadaje do tego zadania. Mieliśmy okazję widzieć, jak do twojego normalnego stylu dodajecie szczyptę kreatywności i Kambazio jest zdecydowany inną rolę. Czy możemy poznać szczegóły podejmowania tej decyzji? No tutaj zachęcimy raczej Kambazio. Zespół Como ma silnych i atletycznych napastników, przez których obrońców nabawiło się koszmarów sennych. Czy można założyć, że Nicolo Fagioli ma przed sobą trudną przeprawę? No tutaj raczej też zachęcimy Fagioliego. No i przejdziemy sobie dalej. No tutaj wszystko. Purtroppo il tempo a nostra dispozizione. Konferencji prasowej, szybka i na temat. No i tutaj treningu przedmeczowego nie będę robił. Dzień meczowy. Symulujemy szybko. Raczej tutaj jest wyjściowy skład. Dobra. Pierwszy mecz w Serie A. Aż 4-0. Więc ja jestem bardzo zadowolony i bardzo dumny z postępowań Juventusu. Na razie tylko dwa transfery, a tu wszystko gra i chodzi bardzo ładnie. A ja się z wami już żegnam i zapraszam was do kolejnego odcineczka z kariery menedżera Juventusem. Siemano!